Dzisiaj wybieram się w podróż do moich dziecinnych lat. Zapraszam. Malowanie obrazów to proste. Odcinek 15. Witajcie. Nazywam się Frank Clark. Jesteśmy w irlandzkim hrabstwie Louth, w wiosce Greenore. To dla mnie szczególne miejsce, bo właśnie w tym domu urodził się mój ojciec. Obok była szkoła, którą ostatnio przerobiono na pub. Moja ciotka uczyła tu muzyki. Dobrze znam tę wioskę. Zapraszam na spacer. Pokażę wam najciekawsze zakątki Greenore. Zatrzymajmy się na chwilę w klubie golfowym. Znajduje się on zaledwie 50 metrów od domu mojego ojca. Opowiem wam o nim. Zacząłem tutaj grać, kiedy byłem bardzo mały. Pamiętam, że Paddy O'Hare jako pierwszy Irlandczyk wygrał turniej zawodowych golfistów w Ameryce. Poszukajmy więcej wspomnień z mojego dzieciństwa. Nasza wycieczka dobiegła końca. Jesteśmy 100 metrów za naszym domem. Za mną widzicie zatokę Carlin Fort Loch i latarnię morską. Teraz wiecie, dlaczego powstało Greenore. To najbardziej cofnięty w głąb lądu port na wybrzeżu Irlandii. Jako dziecko nie interesowałem się tym. Chciałem tylko pływać i łowić ryby. Wiele razy złowiłem tyle ryb, że nie mogłem ich unieść do domu. To jest krajobraz, który dziś namalujemy. Przyjrzyjmy mu się. Podobała wam się wycieczka? Wszedłem na ambonę i, jeśli pozwolicie, wygłoszę małe kazanie. Każdy może malować. Nie ma ludzi, którzy nie potrafią. Wystarczy tylko chcieć. Teraz poszukajcie czegoś do rysowania. Może być zwykły ołówek, a potem razem stworzymy obrazek. Witajcie. Mam nadzieję, że podobała się wam wycieczka po Greenore, mimo że musieliśmy ją skrócić. Okazało się, że zgubiliśmy film, na którym była zatoka i masa pięknych widoków. Opowiem wam o nich w trakcie programu. Na szczęście nie zgubiliśmy zdjęć tematu dzisiejszego obrazka, czyli latarni morskiej. Więc nie jest tak źle. Zacznijmy od przypomnienia materiałów. Kiedy zaczniemy malować, opowiem wam więcej o Greenore. Potrzebne nam będzie 5 barw akwareli i biały gwasz. Oto kolory. Żółcień cytrynowa, błękit kobaltowy, jasna czerwień, siena naturalna i umbra palona. 3 pędzle. Duży, 3,5 cm, średni, 2 cm i najmniejszy. Szmatki do odsączania pędzli, woda i tacka, czyli paleta. Arkusz papieru akwarelowego 25×35 cm ustawiony pionowo. Zaczynajmy. Najpierw narysujemy horyzont. Tym razem umieścimy go dość wysoko. Horyzont wyznacza morze, więc musi być za latarnią. Zostały nam 2 rzeczy. Musimy zaznaczyć widoczny w oddali ląd. Kolej na latarnię. Zaczynała się mniej więcej tutaj. Ciągniemy kreskę do góry. Nie używajcie linijki. Latarnię zbudowali zwykli śmiertelnicy, więc nie jest doskonała. Wystarczy, jak będzie w miarę prosta. Podstawa jest nieco szersza. Na górze jest małe pomieszczenie.
latarnia i dach. To wszystko. U podstawy leży kilka kamieni. Gotowe. Teraz zabezpieczymy latarnię. Wiecie po co? Żeby jej nie zakryć podczas malowania nieba. Czego użyjemy? Płynu maskującego. Odkręcam słoiczek, biorę stary pędzel, taki jest najlepszy, i zwilżam go. Odsączam i nabieram trochę żółtawego płynu. Nie kupujcie białego płynu, bo go nie widać na białym papierze. Malując, liczę do 20. Potem płuczę pędzel i maluję dalej. Tym sposobem nie zniszczę włosia. To proste. Oszczędzam pędzel. Zabezpieczam również kamienie. Gotowe. Płuczemy pędzel i zakręcamy słoiczek. Płyn ma właściwości kleju. Jeśli się rozleje, trudno go usunąć. Według prawa Murphy'ego, jeśli coś ma się rozlać, to na pewno płyn maskujący. Uważajcie. Płyn schnie około 5 minut. Można go wysuszyć suszarką. Płyn trzeba wysuszyć bardzo dokładnie. Jeśli schnie sam, to przynajmniej kwadrans. Inaczej sklei włosie pędzla i będzie kłopot. Nasz płyn jest suchy. Przechodzimy do nieba. Nie zwracamy uwagi na latarnię. Płuczemy pędzel. Ostatnim razem zostało na nim trochę farby. Nie szkodzi. Woda nie musi być idealnie czysta. Zaczynajmy. Rozrabiamy sienę. W wodzie płukałem pędzel z płynem maskującym, dlatego jest nieco mętna. Nie szkodzi. Pojemnik na wodę powinien być duży. Ja używam głębokiej tacy lub dużego słoja po miętusach. Lubię miętusy. Zjadam je, a słój mi służy jako pojemnik na wodę. I nic się nie marnuje. Spójrzcie, zamalowuję również latarnię. Widzicie? Teraz dodamy błękitu. Nałożę błękit na musztardową sienę. Otrzymam odcień kremowy. Gotowi? Zaczynajmy. Pięknie, prawda? Przypominam, że niebo zawsze malujemy od góry. Dlaczego? Żeby uniknąć zacieków. Zmieszajmy inną barwę. Błękit i czerwień dadzą nam kolor wina. Doskonale nadaje się na niebo. Spójrzcie na niebo. Nie dziwcie się, nie zawsze jest błękitne. Właściwie niebo zawiera trzy barwy podstawowe: czerwień, błękit i żółcień. Prawie gotowe. Jeszcze kilka pociągnięć na dole. To rozumiem. Niebo przed burzą. Wystarczy. Na niebo mamy tylko 2 minuty. Gotowe. Wysuszmy farbę. Wysuszyłem bardzo dokładnie. Uważajcie. Dlaczego przyciemniliśmy barwę nad horyzontem? Żeby skontrastować niebo z latarnią. Na białym tle nie byłaby widoczna. Na ciemnym tle prezentuje się lepiej.
to przeciwstawienie barw. Umieszczamy barwę ciemną obok jasnej, żeby uzyskać większy kontrast. To bardzo użyteczna sztuczka. Teraz namaluję morze i opowiem wam o Greenore. Mój ojciec, który się tam urodził, i mój dziadek grali w golfa. Podobnie jak ja. Obydwaj grali z handicapem zero. Niższego już nie ma. Nie mieli dodatkowych uderzeń, grali świetnie. Nic innego nie robili. Wiecie, co się stało z zaginionym filmem? Nasz kamerzysta Will poszedł do tego pubu, który kiedyś był szkołą. Na pewno myślał, że idzie do szkoły i czegoś się nauczy, a tu pub. I tak zaginął film. To moja wersja wydarzeń. Will będzie zachwycony, że wam to powiedziałem. Bardzo miły chłopak. Maluję poziomymi pociągnięciami czystego błękitu. Za chwilę przyciemnię barwę. Najpierw dodam odrobinę żółcieni, bo morze jest zielonkawe, nie niebieskie. Wokół kamieni zaznaczamy fale. Pójdziemy na skróty i zostawimy paski bieli. Nie będziemy ich musieli później malować. Używamy średniego pędzla. Schodzimy niżej. Bliżej brzegu fale będą większe. Tutaj zaznaczymy dużą falę. Widzicie? Sięga aż do brzegu. Coś wam opowiem. W Irlandii łowi się makrele. To popularna ryba na całym świecie. Latem w zatoce było tyle makreli, że można je było łapać rękami. Stawaliśmy w morzu, a kiedy przepływała ławica, łapaliśmy ryby. Naprawdę? Pewnie myślicie, że zmyślam. Biedna ciotka Kitty nie przepadała za makrelami. Kazała nam je z powrotem wrzucać do morza. Okropne. Jeszcze jedna opowiastka z Greenore. Starczyłoby ich na książkę. Wysuszmy papier. Przechodzimy do planu pierwszego. Mamy zarys obrazu. Niebo i morze. Potem uzupełnimy szczegóły. Teraz kolej na plażę. Namalujemy piasek i kamienie. Zaczynajmy. Malujemy samą sieną naturalną. Farba wysycha i obrazek nabiera kształtu. Łatwe. Czasem suszymy, żeby się nie pobrudzić farbą. Widzicie, jakie to proste? Każdy to potrafi. Trzeba tylko wytrwałości. Opowiem wam o Sylwestrze Stallone, tym sławnym aktorze. Zarobił miliony. Raz grałem z nim golfa. W klubie golfowym w Irlandii. To znaczy, widziałem, jak gra. Na jedno wychodzi. O czym to mówiłem? Podobno Stallone był na 100 przesłuchaniach, zanim dostał rolę. Wszyscy się z niego śmiali. Myśleli, że nic z niego nie będzie. To samo przydarzyło się Beatlesom, tym z Liverpoolu. Nikt ich nie chciał. I kto się śmiał ostatni? Dobrze wam radzę. Jeśli będziecie wytrwali, to samo przydarzy się wam. Osiągniecie sukces jeszcze szybciej niż oni. Wam pójdzie o wiele łatwiej. Spójrzcie, morze jest zielonkawe. Do błękitu dodałem odrobinę żółcieni. Wystarczy.
Morze prawie gotowe. Wygląda jak prawdziwe. Za chwilę namalujemy linię brzegu, ale najpierw sprawdzimy, czy farba jest sucha. Po nałożeniu każdej warstwy trzeba ją wysuszyć, rozumiecie? Gotowe. Powtórzę to jeszcze raz. Nigdy nie mówcie, że nie umiecie malować. Powiedzcie, jasne, że umiem. Jeśli ten stuknięty Irlandczyk to potrafi, to ja też. I będziecie mieli rację. Dokończymy plażę. Mieszamy jasną czerwień ze sieną. Otrzymaliśmy czerwonawy odcień. Ładny, prawda? Za chwilę namalujemy kamienie. Obraz nabiera kształtu. Kolej na kamienie. Małym pędzelkiem nabieramy nieco błękitu i sieny. Tutaj przydałaby się wam tabela barw. Mieszacie różne kolory farb i zapisujecie, jakie barwy otrzymaliście. To nic trudnego. Możecie to robić stopniowo. To bardzo łatwe. Sprawdźmy kolor na marginesie. Nie wyszedł najlepiej. Dodam błękitu i czerwieni i otrzymam odcień wina. Kamienie zasługują na ładny kolor. Zobaczmy. Świetnie, o to chodziło. Namalujmy kamienie, ale najpierw wysuszmy papier. Wystarczy, farba nie była zbyt mokra. Maluję dużą skałę. Maluję czwartym dodatkowym pędzelkiem. To okrągły pędzel numer 6. Doskonały do malowania skał. Jest nieco większy. Czasem spójrzcie na obraz, mrużąc oczy. Skały nie powinny być idealnie okrągłe. Nie znoszę okrągłych głazów. W naturze takich nie ma. Nie umieszczajcie ich w jednakowych odległościach. Rozrzućcie je po plaży. Za chwilę namalujemy latarnię. Dodałem błękitu. Sprawdźmy. Doskonale. Dodam dużą skałę. Za chwilę namalujemy wodorosty, ale najpierw skończmy szkicować skały. Dokończymy je później. Jeszcze kilka. Za chwilę ustalimy, skąd pada światło. Skały gotowe. Teraz zaznaczę widoczne w oddali góry. Znajdują się po drugiej stronie zatoki. Zatoka Carlingford Loch oddziela Irlandię Północną od Południowej. Kiedyś działali tam przemytnicy. Muszę przyznać, że byli wśród nich moi krewni. Kiedyś w Greenore można było kupić herbatę tylko w 25-kilogramowych skrzyniach. Tak samo masło. Niczego nie sprzedawano w małych ilościach. Towary przewożono przez zatokę. Trudniło się tym wielu przemytników. Wszyscy o tym wiedzieli, to było bardzo dawno. Oczywiście dzisiaj już nie ma przemytników. Trochę szkoda. Moi krewni nie zbijali na tym kokosów, ale szło im całkiem nieźle.
Pewnie przewracają się w grobie, kiedy to słyszą. Pamiętam, kiedy byłem mały, przewozili tajemnicze ładunki towarów, których w Anglii brakowało po wojnie. Gotowe. Namalowaliśmy ląd, widoczny w oddali. Wysuszmy papier. Została nam jeszcze latarnia. W jaki sposób usuniemy płyn maskujący? Ja to zrobię paznokciem. Wy możecie użyć zwykłej gumki. Płyn usunięty. Została nam biała wieża latarni. Teraz musimy zdecydować, z której strony pada światło. Zaczniemy malować stronę ciemną. Zmieszałem kolor cienia. Sprawdźmy. Dodajmy błękitu. Zawsze sprawdzajcie barwę na marginesie. Kiedy zaczniecie malować, będzie za późno. Trudno to naprawić. Lepiej zacząć właściwą barwą. Przyjmuję, że światło pada z lewej strony, więc przyciemniam latarnię z prawej. W ten sposób otrzymujemy efekt trójwymiarowości. Nałożyłem pierwszą warstwę. Zbyt jasna. Przyciemnijmy ją. Dodajemy błękitu i czerwieni. Kolor podobny do skał. Latarnia jest zbudowana z kamienia. Doskonale. Malujemy od góry do dołu. Używam pędzelka numer 6. Nie przejmujcie się, jeśli latarnia jest nieco krzywa. To naturalne. Latarnie nigdy nie są proste. Ta jest bardzo znana. Od lat wskazuje statkom drogę do portu. Port jest czynny do dziś. Mieliśmy go na filmie, ale jak wspominałem, gdzieś przepadł. Podejrzewam, że w dawnej szkole. Z portu w Greenore eksportuje się najwięcej bydła w Irlandii. Irlandia eksportuje wiele towarów. Kraj jest mały, lecz bogaty. Jesteśmy również ważnym producentem komputerów. Na szczycie zaznaczam latarnię. Mieszam ciemną barwę. To bardzo proste. Pozioma kreska i dwie litery X. Tam znajduje się latarnia. Przyciemnijmy lewą stronę. Zaznaczamy niewielki taras i na czubku antenę. Za chwilę wysuszymy papier. Najpierw dodajmy cienie na skałę. Tym samym kolorem, tylko mocniejszym. Cienie niemal gotowe. Malujemy je z prawej strony. Teraz szybko suszymy. Papier jest suchy. Musimy się pospieszyć. Na szczycie latarni umieścimy małe okienko. Drugie tutaj. Wyciśnijmy trochę gwaszu. Obiecałem, że go użyjemy. Zaznaczymy białe fale. Spójrzcie. Zbliżamy pędzel i malujemy grzbiety fal rozbijających się o skały. Jeszcze kilka plamek. Zostały nam dwie rzeczy. Ptaszek. Omal nie zapomniałem.
i podpis. Jeszcze tylko oprawa. Czas minął jak z bicza trzasu. To wszystko na dzisiaj. Życzę przyjemnego malowania. You my friends on till we meet again somewhere. Send a card or two, I'll be thinking of you, and I'll be hoping we'll be back real soon. But on till then. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Garbalska, czytał Paweł Straszewski. And if art's in your mind, I'm not hard to find you. We can do it again one day. I simply painting with Frank today.